zapewnić, proszę Państwa, wręcza podziękowania naszym wicemistrzom świata. Tak, Subaru wycegrają, proszę Państwa. Subaru pokochają się w tym, pozwalają naszym wicemistrzom świata. A w sprawie tej chwili, proszę Państwa, taki kolejka, który jest na Zanurzu Stachowskiej, w Kraju Narodowym. I ma to, że mogą być, w Kraju Narodowym. Przed tym meczem zespół był tak nastawiony i w szatni powiedzieliśmy sobie, że to będzie podobny mecz do tego, co graliśmy w Olsztynie, i tak rzeczywiście było. Z perspektywy tak na szybko, na gorąco całego meczu, szkoda troszkę tego drugiego seta, bo tam jakieś małe szanse były, aby przechylić to na swoją korzyść. Jednak w końcówce goście świetnie zagrali w obronie, na wybloku, skontrowali nasze kontry i stąd był wynik po jeden. Później to my musieliśmy gonić wynik, co nam się udało. Również mieliśmy bardzo dobre fragmenty w grze obronnej i na kontrataku. No jednak naprawdę, no ciężko nam się dzisiaj grało. Nie mieliśmy dwóch swoich zawodników, Czarka Sapińskiego i Pawła Halaby, ale to nie ma co mówić, bo tutaj chłopcy zagrali dobre zawody i myślę, że możemy być zadowoleni z całokształtu, że się nie położyliśmy, że walczyliśmy o każdą piłkę, to co nas gdzieś cechuje od początku sezonu, i za to jestem im wdzięczny i gratuluję tego jednego punktu. To zobaczymy za 2-3 miesiące, bo tak samo ile mogły ważyć te punkty z Radomiem, które zdobyliśmy, a nie powinniśmy zdobyć żadnego. Także to jeszcze się bilansuje na przestrzeni ligi na zero, a co nam zabraknie i ile to będziemy mądrzejsi po drugiej rundzie. No i dlatego ten punkt to może być bardzo cenny w ogólnym rozrachunku. Grało mi się bardzo dobrze. Dzisiaj wykonaliśmy też jako drużyna dobry mecz, mi się wydaje. Kibice mieli moją koszulkę jeszcze z dawna. Czuję tą miłość od tego sezonu, która pozostała u kibiców, i to naprawdę doceniam. To jest warte, to idzie do serca. Dobrze mi się dzisiaj grało, na tej hali mi dobrze idzie, także pozdrawiam wszystkich kibiców Suwałk. No mówiłem, że dzisiaj i z jednej strony i z drugiej ciosy na zagrywce szły, i akurat nam udało się wyskoczyć na początku tiebreaka do przodu. No i to nam pozwoliło mieć przewagę w całym tiebreaku i mi się wydaje, że dlatego wygraliśmy dzisiaj mecz. Czy już w następnym sezonie widzimy Cię ponownie w Suwałkach? Jest taka możliwość. Na razie jeszcze rozmowy kontraktowe nie są zawzięte. No ale na pewno dobre uczucie, które mam tutaj, i ciepło w sercu od kibiców może na to wpłynie na pewno. Taki naprawdę do wygrania, bo tutaj no, czujemy, że mogliśmy to wygrać. Drugi set, końcówka drugiego seta, myślę, że zaważyło o tym końcowym wyniku tego spotkania. Mecz pod kontrolą, drugi set pod kontrolą, tak naprawdę do wygrania na 2-0, i myślę, że zupełnie inaczej byśmy do tego podeszli trzeciego seta i całego meczu. I byśmy się cieszyli z trzech punktów, a tak naprawdę no nie mamy nic. Tak, my gdzieś tam staramy się myśleć bardziej o lidze, ale wiadomo, że gdzieś tam no, ta świadomość, że jest taka możliwość, też gdzieś tam nakręca nas. No i te wygrane mecze też nakręcają zespół i tego się nie ukryje. My znamy swoją wartość, wiemy, że w tym potrafimy walczyć. Dlatego taki mecz gdzieś no, będzie na pewno gdzieś tam przez chwilę nas bolał, ale tak naprawdę nie mamy czasu. My już w poniedziałek wyjeżdżamy na kolejny mecz i we wtorek gramy, więc dzisiaj chwilę smutku, ale już przygotowanie po następne spotkanie.
każdy można wygrać. Jak widzimy, nie ma już widzę zespołu niepokonanego, więc my jedziemy na każdy mecz, czy wyjazdowy, czy u siebie, wychodzimy po to, żeby wygrać, jak najwięcej punktów zdobyć.